W imieniu Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu mam zaszczyt powitać Państwa na uroczystości 81. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Bardzo serdecznie witam pana Michała Czepka, radnego Sejmiku Województwa, równocześnie dyrektora Wydziału Kultury wraz z osobami z jego wydziału. Serdecznie witam pana Jakuba Kopkowskiego, wiceprzewodniczącego Rady Grudziądza, współpracownika wiceministra MSWiA Tomasza Szymańskiego. Witam w radnych w osobach pana Marka Czepka, w osobie pana Romana Sarnowskiego. Nie wiem, czy jeszcze są jacyś inni radni, nie udało mi się ustalić. Witam serdecznie księdza kanonika Dariusza Kunickiego, proboszcza Bazyliki Kolegiackiej Świętego Mikołaja i równocześnie kapelana grudziąckich kresowian. Witam serdecznie panią Edytę Cisowską, panią naczelnik delegatury IPN w Bydgoszczy. Witam pana Remigiusza Ławniczaka, który pracuje w badaniach historycznych też w IPN w Bydgoszczy. Witam przedstawicieli Stowarzyszenia Semper Fidelis w Grudziądzu z panem Szachnitowskim, który jest synem obywatela honorowego Grudziądza. Witam przedstawicieli Męskiego Różańca, którzy od 5 lat modlą się w tym miejscu w intencji ofiar tej zbrodni. Witam przybyłą młodzież. Przede wszystkim chciałbym tutaj powitać młodzież z 3 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II, organizacja Strzelec, którzy tutaj zapewniają nam oprawę, a również mają sztandar Związku Więźniów Politycznych okresu stalinowskiego. Witam wraz ze sztandarem delegację Szkoły Podstawowej nr 12 z panią Alicją Kuziemską Machowską, wicedyrektorem szkoły. Witam Szkoły nr 12 imienia synów pułku. Witam pana Remigiusza Przątkę, historyka i opiekuna młodzieży, która przybyła tu ze Szkoły Podstawowej nr 1. Przede wszystkim to witam także koleżanki i kolegów z Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu. Wiem, że tu jest taka też niewielka delegacja seniorów z grupy, też serdecznie witam. A szczególnie gorąco witam przybyłych mieszkańców Grudziądza i wszystkim, którzy leży pamięć o pomordowanych na wschodzie. W dniu dzisiejszym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej. Dzisiaj przypada 81. rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. To była kulminacja ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1939-1947 na Polakach i przedstawicielach innej narodowości zamieszkujących Kresy Południowo-Wschodnie przedwojennej Polski. Z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Kresów Wschodnich w Grudziądzu 6 lat temu powstał pomnik, przy którym się zebraliśmy. Nasza obecność świadczy o tym, że ważna jest dla nas pamięć o ofiarach tej nierozliczonej zbrodni. Ofiary straszliwie pomordowane nie mogą być przemilczane w imię pseudopoprawności politycznej. Władze Ukrainy, zakazując poszukiwania i ekshumacji szczątków pomordowanych, identyfikują się ze zbrodniarzami. Otaczają ich kultem, znoszą im pomniki. To bardzo niepokojąca rzeczywistość. Nie wyrażamy na to zgody i wzywamy polskie władze, aby mocno zaakcentowały swój sprzeciw. Bardzo dziękuję, że poświęciliście Państwo swój czas, że chcieliście tu przybyć, by oddać hołd ofiarom okrutnie pomordowanym tylko dlatego, że byli Polakami. Dziękuję. Szanowni weterani i kombatanci, najbliżsi pomordowanych na Wołyniu, przedstawiciele służb mundurowych oraz środowisk i organizacji patriotycznych, droga młodzieży, drodzy mieszkańcy Grudziądza. Od iluż to pokoleń mierzymy się z tajemnicą zła.
Skąd pochodzi ta podstępna siła, która każe jednemu podnieść rękę na drugiego? Owa nikczemna moc, za sprawą której zadawane jest cierpienie i która pozostawia za sobą setki, tysiące, a bywa, że i miliony ofiar. Tak wiele wiemy o sobie, tyle się nauczyliśmy, a wciąż wikłamy się w sytuacje, w których nad sercem i rozumem bierze górę przyrodzony instynkt okrucieństwa. 11 i 12 lipca 1943 roku ukraińscy sąsiedzi zaatakowali polskich mieszkańców około 150 miejscowości w powiatach włodzimierskim, chorochowskim, kowelskim i łódzkim. Zamordowali wówczas wiele osób, w tym kobiet i dzieci. Wedle szacunków polskich uczonych, w tej czystce etnicznej mającej cechy ludobójstwa, życie straciło około 60 tysięcy osób narodowości polskiej. Dzięki licznym relacjom świadków i pracy historyków dobrze wiemy, co poprzedziło tę trudną do wyobrażenia hekatombę Polaków. Był nim sączony bezustannie i zatruwający duszę narodu ukraińskiego jad złowrogiej i siejącej nienawiść nacjonalistycznej propagandy. Ta działalność polityków i ideologów przyniosła owoc zatruty, który na wiele dziesięcioleci legł kamieniem niezgody między naszymi bratnimi narodami. Nienawiść łatwo jest posiać w duszy człowieka, jego serce nietrudno jest zatruć. Tak wielką władzę dano intelektualistom, ludziom pióra, duchownym i politykom. Nikt nie ma wątpliwości, jak ogromna jest siła rzuconego w przestrzeń słowa, tym bardziej, gdy stanie się ono słowem drukowanym lub też, tak jak dzieje się to w obecnych czasach, zostanie częścią wirtualnej przestrzeni. Tajemnicy zła nie sposób jest odgadnąć. To straszne uosobienie człowieka, jego zdolność do ślepej nienawiści i czerpania rozkoszy z zadawania bólu pozostaje wielkim ostrzeżeniem historii. Świat wolny i demokratyczny ma swój własny korpus wartości, w ramach którego mniejszości są uznawane i szanowane, a siewcy nienawiści zazwyczaj skazywani na polityczny margines. Zadaniem naszego pokolenia jest to, by patriotyzm nie był chorobliwym umiłowaniem krwi i ziemi, lecz był bezinteresowną miłością własnego narodu w tym, co w nim najlepsze. Pamiętamy o naszych tragicznie zmarłych rodakach i nie przestajemy otaczać troską miejsc upamiętniających zgotowane im cierpienie. Niech tragiczna ofiara poniesiona przez naszych przodków będzie dzisiaj szczególnym świadectwem dla wszystkich córek i synów naszej ojczyzny, a także dla kolejnych pokoleń Ukraińców, że wspólnym naszym obowiązkiem jest stałe pokonywanie nienawiści, która rodzi się na ludzkiej słabości i strachu. Przyrodzona ludzka godność wzywa nas dziś do tego, aby nade wszystko umiłować bliźniego bez względu na to, kim jest i jakim posługuje się językiem, a miłować znaczy też wybaczać, o ile ktoś wybaczenia potrzebuje i pragnie, oraz winę swą rozumie i uznaje. Tylko tak zbudujemy lepszą przyszłość dla nas i naszych dzieci. Rodzący się ze zgliszczy po rosyjskiej agresji obraz relacji polsko-ukraińskiej to obraz relacji prawdziwie sąsiedzkiej. Takiej, w której na sąsiada patrzy się z życzliwością, troską, gdy przeżywa tragedię i miłością, jaką okazujemy drugiemu człowiekowi. Cześć ich pamięci. Poproszę pana Jakuba Kopkowskiego, który odczyta list pana ministra. Szanowni Państwo, pan sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasz Szymański ze względu na mnogość obowiązków służbowych nie mógł osobiście uczestniczyć w tej dzisiejszej doniosłej uroczystości, jednakże wystosował list, który pozwolę przeczytać. Szanowni Państwo, 11 lipca 1943 roku doszło do apogeum zbrodni wołyńskiej, krwawej niedzieli. Tego dnia ukraińska powstańcza armia i powiązane z nią formacje zaatakowały ponad 100 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków w powiatach włodzimierskim, chorochowskim i kowelskim. W 81. rocznicę tamtych wydarzeń wspominamy tych, których zgładzono. Podczas rzezi wołyńskiej zamordowano co najmniej 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet i dzieci. Wiele miejscowości zupełnie przestało istnieć, a nasi rodacy musieli już na zawsze opuścić swoje domostwo. Szacuje się, że było to około 485 tysięcy osób. To jedna z najbardziej bolesnych kart polskiej historii w czasie II wojny światowej. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej.
Grudziądzu pod pomnikiem ofiar ludobójstwa gromadzi się dziś symbolicznie cała Polska. Mamy szczerą nadzieję, że tragedia Wołynia już nigdy się nie powtórzy. Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci. Oby też zawsze była nauczycielką życia. Dzisiejsze uroczystości są symbolem naszej pamięci o rodakach, którzy zostali tak bestialsko zamordowani. Oddajemy dzisiaj hołd niewinnym ofiarom zbrodni ukraińskich nacjonalistów. Troszczymy się tym samym o prawdę historyczną, która jest fundamentem naszej tożsamości narodowej. To wielkie zobowiązanie wobec naszych przodków oraz kolejnych pokoleń Polek i Polaków. Doceniam Państwa wysiłki i zaangażowanie w organizację tego wydarzenia. Upamiętnienie historii Kresów Wschodnich zawsze zasługuje na najwyższe uznanie. Możemy w ten sposób wspólnie uczcić tych, którzy cierpieli i zginęli, bo byli Polakami. Cześć ich pamięci. Z wyrazami szacunku, sekretarz stanu Tomasz Szymański. Panią Edytę Cisowską z oddziału bydgoskiego IPN. Szanowni Państwo, dostojni goście. Jak wspomnieli moi przedmówcy, 11 lipca 1944 roku doszło do apogeum zbrodni nacjonalistów ukraińskich na bezbronnej ludności polskiej. Tego dnia dokonano rzezi ludności cywilnej, zniszczono domy, palono i grabiono. Ofiarami były przede wszystkim kobiety, starcy i dzieci. To według szacunków naukowców tego dnia zginęło ponad 3000 osób. Drugiego dnia, 12 lipca 1941 roku, również zostało napadnięto 67 miejscowości zamieszkanych Polaków, w wyniku których napadów zginęło ponad 2000 osób. Ta rzeź, która miała miejsce w lipcu 1941 roku, była poprzedzona agitacją wśród ludności ukraińskiej. Już w latach 20 wieku nacjonaliści ukraińscy planowali usunięcie Polaków i innych mniejszości narodowych z terenów, których uważali za ukraińskie, a więc Małopolskę Wschodnią, przedwojenne województwa, tam gdzie było przedwojenne województwa polskie, tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie oraz z Wołynia. Tam wtedy zaczęto współpracę z wrogami Polski, między innymi z Niemcami, w planowaniu realizacji swoich celów. Głównymi ideologami nacjonalistów ukraińskich był Dmytro Doncew i Michał Kołodziejski, którzy zakładali, że powstanie wielkie ukraińskie państwo monoetniczne. To też wydarzenia, które miały miejsce w 1942 roku na terenach okupowanych przez III Rzeszę i ludobójstwo dokonane na ludności żydowskiej ośmieliło nacjonalistów ukraińskich do rozprawienia się z Polakami. Poczuli się bezkarni i widzieli możliwość usunięcia bardzo dużej ilości osób. W 1942 roku podjęto działania zmierzające do powstania organizacji zbrojnej, która nazwana została Ukraińska Armia Powstańcza. W jej szeregi weszli żołnierze, którzy opuścili służbę w niemieckim wojsku. Byli to funkcjonariusze ukraińskiej policji pomocniczej. Ludność polska, w większości wiejska, była wobec takiej przewagi bezbronna. W 1943 roku ukraińscy nacjonaliści podjęli decyzję o oczyszczeniu terenów Kresu Wschodnich z ludności nieukraińskiej. Głównym celem ataku ich stała się ludność polska. Takie już pod koniec 1942 roku rozpoczęły się napaści, agresja w stosunku do ludności polskiej. Jednak jej apogeum osiągnięto rozpoczęto w 1943 roku. Pierwszą taką masową zbrodnią dokonaną na Polakach była zbrodnia 9 lutego 1943 w Paroślu, gdzie zginęło już ponad
170 osób z miejscowości, z Barośli i okolicznych Utowów. To apogeum nastąpiło w lipcu 1943 roku. Następnie to rzeź ludności cywilnej dotknęła również Małopolsko-Wschodnią w 1944 roku. Według szacunków naukowców z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło od 80 do 120 tysięcy Polaków.